Dzień dobry. Czy macie może chwilkę, żeby porozmawiać o Perunie? Cześć, jestem Wiktoria i bardzo możliwe, że kojarzycie mnie z bloga Slavic Book, poświęconego całkowicie książkom z motywami słowiańskiej mitologii. Bardzo dziękuję Strefie Czytacza za zaproszenie mnie do tego filmiku. Na moment przejmuję ich kanał, żeby polecać Wam i opowiadać o przeróżnych Slavic Bookach. Slavic Bookach, czyli książkach, które właśnie mają motywy naszej rodzimej mitologii. Czym jest nasza rodzima mitologia? Na pewno kojarzycie Leszego, Południcę, Peruna, Welesa, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te postacie pojawiają się w książkach, to te książki na pewno się u mnie znajdą. Najczęstszym pytaniem, jakie dostaję od moich czytelników, jest: od czego zaczynać czytać Slavic Booki? No i słuchajcie, najlepszym początkiem tak naprawdę są dwie książki naukowe, żeby w ogóle zapoznać się z tym, czym jest mitologia Słowian, co o niej właściwie wiemy, bo źródeł jest niewiele. No i taką super pigułą na start jest Mitologia Słowian Aleksandra Geisztora. Ale od razu uprzedzam, że trzeba lubić czytać książki naukowe i też pamiętać przy czytaniu książek naukowych, że to nie są powieści, więc nie musimy ich czytać od deski do deski, tylko nawet czasami po prostu przejrzeć, żeby zobaczyć, co jest w środku, wybrać temat, który nas interesuje, przeczytać go i nie męczyć siebie, jeżeli nam nie idzie. Drugą książką, też z pozycji naukowych, będzie Polska demonologia ludowa Leonarda Pełki. No tutaj jest cała skarbnica wiedzy wszystkich tych postaci z naszej słowiańskiej mitologii. Znajdziecie tu Leszego, Latawce, Zmory, całą masę postaci. I te dwie książki są super na start, ale gdybyście mieli mnie zapytać o zdanie, myślę, że jeżeli w ogóle nic, a nic nie wiecie o naszej słowiańskiej mitologii, to najlepszym na start będzie coś lżejszego, czyli mitologie autorskie. Są to mitologie napisane przez autorów, nie są to książki naukowe, a zbeletryzowane mity. I mam takie dwa Slavic Booki, które są idealne na start. Na przykład Drzewo Łukasza Wierzbickiego. Ono jest do połknięcia. W ciągu jednego wieczoru jest to cieniuteńka książeczka. Teoretycznie jest dla dzieci, ale mówię Wam, dorośli będą nią zachwyceni. A jeżeli macie ochotę na większego grubaska, to Dary Bogów Witolda Jabłońskiego. To jest jeden z lepszych Slavic Booków, jakie czytałam. To, jak Witold snuje tutaj historię naszej słowiańskiej mitologii, to jest coś niesamowitego. I znajdziecie też parę ilustracji w środku, więc jeżeli w ogóle nie mieliście styczności z żadnym Slavic Bookiem, to Dary Bogów Was zachwycą. Mogę Was w tym zapewnić. No dobra. To jak już wiemy, kim był Perun i kim był Weles i dlaczego nie powinno się wychodzić w południe w pole oraz dlaczego nie powinniśmy się kąpać przed nocą kupały, to co dalej? Jest kilka wspaniałych powieści właśnie z motywami słowiańskiej mitologii, które Was zachwycą i porwą Wasze serducha. Pierwszą z nich jest Niedźwiedź i Słowik Katrin Arden i jest to pierwszy tom trylogii Zimowej Nocy. Jest to książka osadzona w carskiej Rosji. Jest idealna do czytania zimą, do czytania w takie, wiecie, cozy wieczory z kubkiem gorącej herbaty. Zaczynamy przygodę z Wasią, która różni się od wszystkich domowników. Wasia widzi o wiele więcej niż inni. Nie chcę Wam za dużo zdradzać, żeby nie wsadzić spoilera, ale mogę Wam powiedzieć, że książka jest niesamowicie baśniowa, jest bardzo mocno oparta na rosyjskim folklorze, a nie wiem, czy wiecie, ten rosyjski folklor też jest przesiąknięty bardzo, bardzo mocno
przeróżnymi odnośnikami do słowiańskiej mitologii. I powiem szczerze, że nie zdarzyło mi się jeszcze polecić komuś niedźwiedzia i słowika, żeby ten niedźwiedź i słowik nie porwał czyjegoś serca, a później, żeby ta osoba nie sięgnęła po kolejne tomy, więc koniecznie zanotujcie sobie tę pozycję. A teraz Was zabieram do polskiej wsi. Slavic Book, który chcę Wam polecić, jest bardzo wyjątkowy, jest taki nietypowy, jest tam bardziej magia ludowa. Otóż jest to Stara Słaboniowa i z piekła duchy. Jest napisana ta książka bardzo specyficznym językiem, troszeczkę gwarowym, więc na pewno przez parę pierwszych stron będzie Wam się troszkę dziwnie czytało, ale po chwili zapewniam Was, że przyzwyczajicie się od razu do tego języka i wciągnie Was cała akcja. Jest to książka o tym, co się dzieje na wsi, jak magia ludowa, jak stare słowiańskie wierzenia mieszają się z religią, jak co się dzieje, kiedy ksiądz nie może sobie poradzić z pewnym problemem, do kogo idzie po pomoc, oraz o tym, jak poszukać diabła. Jeżeli macie ochotę na coś z bardzo dynamiczną akcją, oczywiście ze słowiańskimi demonami i z akcją we współczesnym świecie, to zdecydowanie tutaj podpasuje Wam Żniwiarz Pauliny Händel. Zobaczcie, jak ta książka jest niesamowicie wydana. I za każdym razem, jak biorę ją do ręki, to mam takie szapoba dla wydawnictwa Czwarta Strona. Zresztą środek również jest przepiękny, bo ma o takie dekoracje na początkach rozdziałów. No i jest to tak samo, pierwszy tom jest też ciąg dalszy i żniwiarz opowiada o żniwiarzach. To są takie postacie, które nadal żyją w naszym świecie, wśród nas. Nie wiemy, że oni są obecni, ale nie wiemy też, że słowiańskie demony także jeszcze nie opuściły naszego świata, istnieją naprawdę. No i właśnie żniwiarze są od tego, żeby nas chronić. I jak już się domyślacie, ta książka opowiada o żniwiarzu, a może o żniwiarzach? Nic więcej Wam nie powiem. Mogę jedynie zdradzić, że jak zaczęłam to czytać, to po prostu się wciągnęłam i nie mogłam się oderwać. I wszystkie tomy naprawdę trzymają poziom. Jest książka, która mi kojarzy się niesamowicie z Harrym Potterem. No bo wyobraźcie sobie, że my w Polsce też możemy mieć swoją szkołę magii, a właściwie cały uniwersytet magiczny. No więc obczajcie temat. Na Łysej Górze, mam nadzieję, że kojarzycie, gdzie jest Łysa Góra, stoi uniwersytet magiczny, do którego może przyjść każdy. Nie trzeba czekać na sowę, nie trzeba czekać na zaproszenie, nie trzeba mieć określonego wieku. Jeżeli czujesz w sobie magię i chcesz jej się nauczyć, to idziesz, rzucasz wszystko i idziesz na Uniwersytet Magiczny na Łysej Górze. Powiem Wam, że brzmi to o wiele lepiej niż rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A tak, książka. I właśnie o takim Uniwersytecie Magicznym napisała Ania Jurewicz, Subrozę. Jest to tak samo, pierwszy tom trylogii, jest to już skończona całość, wszystko jest wydane. No i słuchajcie, jest to książka bardzo mocno też psychologiczna, więc razem z Różą, która jest główną bohaterką tej książki, wędrujemy na Uniwersytet Magiczny, zaczynamy tam naukę, no i przeżywamy różne przygody, czasami też przeżywamy przygodę w głębi siebie. Ja jestem niezwykle dumna z tych książek, gdyż też jestem ich patronką. No i to są książki, które mnie niesamowicie zachwyciły. Pamiętam, jak zaczęłam je czytać i miałam takie poczucie, że wróciłam do domu. Że bardzo, bardzo długo czekałam na taką książkę i że właśnie trzymałam ją w rękach, nie mogłam przestać ją czytać. Wy macie, słuchajcie, to szczęście, że już wszystkie trzy części są wydane. Ja czekałam na każdą kolejną część, a Ania Jurewicz ma to do siebie, że kocha kończyć książki cliffhangerem. Także jak Wam się spodoba, to zainwestujcie od razu we wszystkie trzy tomy. Na stronie autorki można pobrać pierwszy rozdział książki za darmo i zobaczyć, czy w ogóle coś takiego
Wam pasuje. Myślę, że nie ma takiej osoby, która nie słyszałaby o książce, którą polecę Wam za chwilę. Bo wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby Polska, gdyby Mieszko nie przyjął chrztu. Historycy powiedzieliby, że nie byłoby Polski. Ale na szczęście autorzy mają tą niesamowitą, magiczną moc, że w swoich książkach mogą tworzyć, co tylko chcą. No i właśnie. Katarzyna Berenika Miszczuk napisała serię książek, której pierwszym tomem jest Szeptucha. I jest to książka, jest to historia o Polsce, w której nigdy nie przyjęto chrztu. I Polska cała jest stale pogańska. Są świętowane stare święta, takie jak Noc Kupały, Szczodre Gody i wszystkie słowiańskie tradycje są zachowane. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądałby kraj właśnie w takich realiach, to bardzo Wam polecam, ale od razu ostrzegam, jest to książka z bardzo mocnym wątkiem romantycznym. Jest to też taki tytuł, który fajnie jest czytać, kiedy chcemy sobie odpocząć, przeczytać coś troszeczkę mniej ambitnego, no i Szeptucha jest wtedy idealna. A ostatni Slavic Book będzie taką ciekawostką, bo ja przeczytałam bardzo dużo tych Slavic Booków i też bardzo długo naukowo siedziałam w tym słowiańskim świecie. No i jakbyście chcieli wiedzieć, co może zrodzić się w głowie osoby, która tyle sobie tej słowiańskości napała, to polecam Wam moją książkę, Czerwoną Baśń, która... No jest to książka o lesie, w którym wszystko żyje i jest stale głodne. Jest to też książka o wiosce, gdzie co roku wybiera się jedną dziewczynkę. Nie najładniejszą, nie najpiękniejszą, a taką, która jest zbędna. I wysyła się do lasu, właśnie tak, do tego lasu, gdzie wszystko jest głodne, żeby przyszła do tej, która mieszka w środku tego lasu, w chatce. I... Tak, podejrzewam, że brzmi to już niezbyt fajnie. Właściwie ta książka jest straszna, więc nie czytajcie ją z dziećmi. I właściwie, jak nie macie odwagi, to lepiej nie wchodźcie do tego lasu, bo wiecie, ta książka jest krótka, szybko ją przeczytacie, ale może się zdarzyć tak, że las z was już nie wyjdzie. A jeżeli potrzebujecie więcej Slavic Bookowych polecajek, to zapraszam was na mojego Instagrama, cały czas tam coś się dzieje, i na mojego bloga, gdzie pojawiają się recenzje, a także co miesiąc pojawiają się słowiańskie zapowiedzi. Stale szukam premier, tego jest coraz więcej. Jest to niesamowite w ogóle zjawisko, bo na przykład 6 lat temu nie byłoby szans, żebym założyła takiego bloga, bo chyba było z 5 takich książek wydanych, a teraz co miesiąc jest takich książek 5 i ja na przykład nie wyrabiam się z czytaniem. Jestem bardzo ciekawa, czy czytaliście jakiegoś Slavic Booka, a jeżeli tak, to jakiego? Oraz jakbyście mieli wybrać jednego Slavic Booka ze wszystkich, które byście przeczytali, to jakiego byście mi polecili? Bardzo dziękuję jeszcze raz Strefie Czytacza i Wam za oglądanie.